Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni księża biskupi, drodzy kapłani, kochane siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, obecni w tej prastarej świątyni, w tym sanktuarium, w Kaliszu i łączący się z nami za pośrednictwem Radia Maryja i telewizji Trwam, czciciele opiekuna świętej rodziny. To wielka łaska dla mnie pielgrzymować na progu Adwentu i u kresu roku świętego Józefa do jego sanktuarium w Kaliszu. W ten pierwszy czwartek grudnia z wiarą i wzruszeniem wpatruję się w jego obraz, od wieków czczony tutaj, i kontempluję, jak z Maryją prowadzi on ku nam małego Jezusa. Tak sobie wyobrażam, ile, szczególnie w tym roku jemu poświęconym, święty Józef nachodził się za nami, naszukał się każdego z nas. Podobnie jak dobry ojciec nie spuszcza z oczu swego dziecka, gdy stawia pierwsze kroki, gdy jest małe i nieporadne. Tak święty Józef natrudził się przy nas na tylu krętych, zawiłych ścieżkach życia, w tak zwodniczych i pełnych miraży czasach, w tylu trudnych sprawach. Jakże często z bólem serca szukał on każdego z nas. Błogosławione, błogosławione Twoje stopy, święty Józefie, które nas szukały i tak wytrwale za nami chodziły. Błogosławione Twoje spracowane dłonie. Błogosławione Twoje przeczyste serce, bo rzeczywiście napracowałeś się przy nas, natrudziłeś, strzegąc naszego Kościoła nie mniej niż w nazaretańskim warsztacie. Święty i tak po Bożemu zmęczony, święty Józefie, prosimy Cię dziś jeszcze o jedno. Naucz nas Adwentu. Naucz nas Adwentu. Wszak w Tobie i w Maryi oczekiwanie na obiecanego Mesjasza wydało najpiękniejszy owoc. Tak, umiłowani siostry i bracia, gdzież jeśli nie u świętego Józefa mamy się uczyć mądrego, dojrzałego przeżywania tego pięknego okresu liturgicznego. A więc jak dojrzale i mądrze mamy przeżyć Adwent? Święty Józef, podobnie jak Jan Chrzciciel, staje na pograniczu dwóch przymierzy, starego i nowego. A to oznacza, że jest blisko największych tajemnic wiary, tajemnic serca ludzkiego. On boleśnie tego doświadczył, że choć słowo przyszło do swoich, to oni go nie przyjęli. W liturgii ambrozjańskiej znajduje się piękna modlitwa przeznaczona właśnie na ten czas. Złagodź, o Boże, zatwardziałość serc naszych, abyśmy mogli przyjąć pełni nowej radości Pana naszego zbawienia. Czystą modlitwą nie trafiamy w samo sedno problemu. A przecież zatwardziałość serca to jakby twarde jądro naszej grzeszności.
To złość, która powoli zaciska serce wokół siebie samego. To małostkowe przywiązanie do własnej osoby, do swojej miary, do własnych kryteriów oceny. To pełne zadufania w sobie przekonanie, że Ewangelia i biedy innych ludzi nas nie dotyczą, że oni mają swoje życie i problemy, a my mamy swoje. Święty Józef takim nie był. Choć targany wątpliwościami, milczał i słuchał Boga. Mówi Ewangelia Mateusza, że był on mężem sprawiedliwym i nie chciał Maryi narazić na zniesławienie. Wtedy ukazał mu się anioł. W tych słowach odczytujemy duchowy obraz serca świętego Józefa i wskazówkę dla nas, jak powinniśmy się wyleczyć z zatwardziałości naszego serca, obnażyć się z pewności siebie, pozwolić Słowu Bożemu na przeniknięcie nas aż do korzeni, do podszewki intencji, do tego, co ukryte i wstydliwe w sercu i przestać się w końcu targować z Panem Bogiem. Aby, jak podpowiada kaliski obraz, podprowadzić do Jezusa nasze splamione serca, brudne ręce, leniwe często nogi. Złagodź, o Boże, zatwardziałość serc naszych, abyśmy mogli przyjąć pełni nowej radości Pana naszego zbawienia. Może tak, modli się teraz za nas święty Józef, ten święty o przeczystym sercu, o sercu pięknym, adwentowym. Kochani siostry i bracia, oto kruszy nasze twarde serca Słowo Boże i mocny obraz z dzisiejszej Ewangelii. Każdego, kto słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Czyż najpierw nie o Józefie mówi Pan Jezus, o tym cichym potomku Dawidowym i spadkobiercy obietnicy, którą w Starym Przymierzu Bóg złożył niegdyś Dawidowi? Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Tobie Pan zapowiedział, że sam dom ci zbuduje. Zaskakująca była ta interwencja i Boży zamysł, że to On pierwszy chciał złożyć obietnicę. Podobnie dzieje się i teraz, gdy słuchamy Ewangelii, to Boży Duch już w nas działa, już buduje i łączy nas między sobą. Bóg bowiem zawsze pierwszy wychodzi z inicjatywą do człowieka. Ale Pan dodaje, kto słów moich słucha i wypełnia je. A więc co to znaczy budować, ewangelicznie budować? To znaczy najpierw wkopać się głęboko w silne podłoże, oprzeć o skałę prawdy, o której mówi Jezus. Budować znaczy dalej łączyć, scalać ze sobą murarską zaprawę i kamienie oraz cegły, nadając im sensowny kształt, długość i wysokość. Budować to także wiązać i scalać mury, aby ich zwieńczeniem był dach, który chroni i zamyka cały obiekt w jedną całość. Budowa więc to pełen realizmu trud, a życie trzeba brać takim, jakie ono przychodzi. Zwyczajnie, konkretnie
codziennie, konsekwentnie. Taka byłaby chyba pierwsza rada świętego Józefa. Brać życie konkretnie, tak jak ono codziennie przychodzi. Dziś, moi drodzy, w przestrzeni publicznej i międzyludzkiej, a czasami także w naszych rodzinach, za dużo robi się szumu wokół niczego, pustego gadania, roztrząsania kwestii, podkreślania różnic i kreowania, podsycania antagonizmów. A za mało, stanowczo za mało jest zwyczajnego, józefowego stylu budowania. Ów trud ma sens, jeśli służy łączeniu i budowaniu więzi między ludźmi. To wyraźnie podkreśla Ewangelia, gdy opowiada o genealogii Jezusa i mówi o Józefie, mężu Maryi, z której zrodził się Jezus, zwany Chrystusem. Nasze życie przecież jest złożone z więzi, które nas poprzedzają i nam towarzyszą. Syn Boży, aby przyjść na świat, wybrał drogę więzi, drogę ludzkich dziejów. Nie zstąpił w świat w sposób magiczny, lecz przemierzył drogę historyczną, drogę, którą idziemy my wszyscy. Tak niedawno mówił w czasie audiencji papież Franciszek. Patrząc, siostry i bracia, na cudowny obraz świętego Józefa, odpowiedzmy sobie sami, czy te więzi w rodzinie, w małżeństwie możemy wzmocnić, możemy uratować między małżonkami, między rodzicami i dziećmi, między starszymi i młodszymi pokoleniami. Czy jest jeszcze możliwym, aby w tym czasie Adwentu wzięli się w rodzinach za ręce i pomodlili słowami Ojcze Nasz? Może do tego tak konkretnie zaprasza nas ten trzony tutaj cudowny obraz, do ratowania więzi z Bogiem i między sobą. Wpierw jednak trzeba sobie przebaczyć, serca przeprosić, może czegoś trudnego nie wypominać, chcieć ze sobą najzwyczajniej porozmawiać. Innymi słowy, musimy jakoś przygotować grunt w rodzinach, aby zbliżający się wigilijny wieczór i łamanie się opłatkiem było prawdziwe. Zbyt święte znaki będziemy wtedy czynić, aby dokonywać je z obojętnym spojrzeniem, z zimnymi dłońmi i zatwardziałymi sercami. Jest taka starożytna modlitwa do świętego Józefa, która podobno nigdy nie zawodzi. A może naszym rodzinom w tych czasach, w których wystygło serce, być szczególnie pomocna. O święty Józefie, w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie. Kiedy On odpoczywa na Twoim sercu, uściskaj Go mocno w moim imieniu. Ucałuj Jego drogocenną głowę i proś Go, by odwzajemnił ten pocałunek. Amen.